Kreple mają swój bal, ta biesiada ma czar. Tak wczoraj śpiewano, rozpoczynając ostatki w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach. W Tworkowej siedzibie jak zwykle nie zabrakło pączków, karnawałowych strojów i oczywiście dobrej zabawy, na którą panowie, z małymi wyjątkami, wstęp mieli wzbroniony. Od lampki wina i pączkowego hymnu rozpoczęła się karnawałowa zabawa w Tworkowie, w której wzięły udział koła gospodyń wiejskich z całej gminy Krzyżanowice. Panie się świetnie bawią, co roku mamy wymyślony jakiś strój, przebieramy się. W tym roku to jest cyganki strój, także wszystko odbywa się pod tym kątem, czyli po cygańsku. Po cygańsku i co ważne, tylko we własnym babskim gronie. Mieliśmy jeden rok, ale panie stwierdziły, że to nie jest to samo, wolą się bawić w swoim towarzystwie, także kontynuujemy już bez panów tradycyjnie. Jest tylko pan wójt i zastępca, którym tradycyjnie obcinamy krawat. A wedle niemieckiego zwyczaju krawaty to symbol męskiej władzy, którą na tę noc przejmują panie. Pochodzi on z 1824 roku, kiedy kilka praczek założyło damski komitet, by wziąć udział w karnawale, bo dawniej świętowali go głównie mężczyźni. Myślę, że humory dopisują już, będą jeszcze lepsze, więc co nieco tam coś obetną, ale myślę, że to jest fajnie, że się spotykają, umieją się bawić i to jest fajne. Oczywiście zanim zabawa rozpoczęła się na dobre, jak na tłusty czwartek przystało, konieczne było skosztowanie wszystkich przygotowanych przez KGW krepli. Pączki swojskie tak zwane muszą być. No i oczywiście z naszej strony również są pączki z marmoladą różaną, jak również oponki. I ile zjadłyście dzisiaj tych pączków? Może to wstyd się troszeczkę przyznać, ale w tłusty czwartek... Jak się można przyznawać? Tak, w tłusty czwartek każdy może, także w moim żołądku znalazły się aż cztery. Koleżanka? Dwa. A tam dziewczyny jak? Na razie. Po jednym. No to słabo. Teraz będziecie kosztować... O, no proszę, 11, pięknie. A teraz będziecie kosztować od koleżanek. Tak, będziemy kosztować z innych kół. No i zobaczymy. A jeszcze miejsce w żołądku jest? No musiałyśmy sobie zostawić miejsce. Co na dzisiaj przygotowały cyganki z Nowej Wioski? Przygotowałyśmy występ, piosenkę Ore Ore. Będziemy grały, mamy instrumenty swoje, także myślimy, że no przyjechałam jako jedyna z 6 cyganami. No także myślimy, że wszystkim będzie się podobało. A podobno chłopom wstęp zbroniony tutaj. A no, ale tak wyjątkowo dla naszego koła, tak wyjątkowo można było z mężczyznami się. A będziecie tych mężczyzn pożyczać również do tańca innym koleżankom? Ależ oczywiście. Oni nawet będą handlowali tutaj, proszę bardzo, proszę. Zegarki oczywiście tak, ręcznie robione. Tak, jak najbardziej. Słuchajcie, a jak pączki wasze? Z czego zrobione dzisiaj? Jakieś tradycyjne? Tradycyjne marmolada, tradycyjne pączki takie nasze. Przepisu nie zdradzimy. Nie, jesteście co roku? Tak, co roku jesteś. O. Jest super, rewelacyjnie, no co roku lepiej. Jak podkreślił wójt gminy, jak pracować to pracować, a jak się bawić to się bawić, dając paniom do zrozumienia, by żegnały karnawał do białego rana.